Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w World of Z. Na początku, zanim wejdziemy do tego grobowca, do tego lochu właściwie, no grobowca na jedno wychodzi, dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że przeglądając moje filmy ostatnio, znaczy no przeglądając moje filmy, zauważyłem, że nie zbadałem chyba jednego miejsca w naszym zamku Newcastle. Konkretnie mam na myśli tą... Tutaj gdzieś powinny być... szczątki. Ale ich chyba najwyraźniej nie ma. Okej, czyli musiało mi się coś pomylić. Okej, nieważne. Nie ma, to nie ma, trudno. O co chodzi, wyjaśnię później. Zresztą ci z was, co grali, już pewnie wiedzą, co mam na myśli. Prawda, tu nic nie ma? Dobra. Opuszczamy lokal, oczywiście. Stefan, weź... proszę cię... zachorowałeś, czy... Nie chcę wyjść. Zachorowałaś, dobra. Lizis. Wychodzimy. I wracamy na bagna. Tutaj. Druga rzecz, którą zauważyłem, to to, iż... trzecia rano, prześpijmy się może, co? Dangerous. Aha, no tak, na bagnach nie można. To prześpijmy się, ciach. I jeszcze raz weźmy zaklęcia. No to zauważyłem też ostatnio, przeglądając moje filmy, to to, iż... czasami... i nie wiem, czym to jest spowodowane, gra... zmienia głośność dźwięku. Na jednym odcinku dźwięk, znaczy muzyka z gry, tak? Była głośna. A na drugim odcinku było inaczej. Dobra, jesteśmy w grobowcu tysiąca przerażeń, tysiąca terror. Tomb of Thousand Terrors. Co tutaj robimy? No musimy znaleźć dodatkowe mega kredyty plus jeszcze parę innych fantów fajnych. Ogólnie tego typu grobowce są trzy świątynie, jak właśnie Tomb of the Thousand Terrors i chyba jeszcze Golem Dungeon. Po jasnej stronie i właśnie w tych trzech grobowcach znajdują się mega kredyty i fanty. To nie są jakieś super uber zadania związane. Jedyne miejsca, gdzie właśnie możemy zdobyć mega kredyty, które nam są. Czy to nam coś zrobiło? Nie. Jedyne miejsca, gdzie możemy odnaleźć. Gdzie możemy znaleźć właśnie te mega kredyty, które są nam potrzebne do ukończenia gry. Dobra, tu mamy posąg. Plakietka na podstawie statuły głosi: witamy w grobowcu tysiąca przerażeń. Naszą specjalnością jest szaleństwo. A nie, bo to jest taka gra słów anglosaska. Insanity is our fame and that is our game. Nawet nie wiem, jak to przetłumaczyć na nasze... na nasz język, na polski, nie? Tylko, bo... szaleństwo jest naszą specjalnością i umarli to nasza codzienność, chyba tak. Dobra, nieważne.
Tak, szaleństwo, moi drodzy, tu będzie motywem przewodnim tego miejsca. Zróbmy sobie tutaj. Może tak, chodźmy na południe. Za każdym razem chyba jak ta babka krzyczy, to mamy szansę dostać się. Mam szansę, że nasza drużyna oszaleje. Okay. Aha. Rozumiem. To jest papka, to wahadło, nie? Ten topór taki. Boże, ruszając się topór. Tak, to jest typowa pułapka, tak? Pułapka Indiana Jonesa typowa. Co musimy zrobić, to musimy zrobić tak i tak. Każdy nasz ruch na tym polu, gdzie jest ta pułapka, zabiera nam życie. Natomiast każdy nasz ruch, znaczy tutaj mamy szansę zdobyć parę ciekawych fantów. Od razu też przy okazji mamy pokazane, jak działa clairvoyance. To działa w ten sposób, że jeżeli jedna z tych głów tutaj pokazuje, kręci głową, a druga potakuje, to znaczy, że to, co nas czeka, tak, czy to dapuj, czy to coś innego, tak, będzie dla nas niebezpieczne, ale będziemy mieć z tego jakąś korzyść. Jeżeli te głowy obie natomiast pokręcą na nie, to znaczy, że zawartość danego obiektu jest dla nas śmiertelna. Dobra, ponieważ tutaj mamy biały sok grobowy, to prawdopodobnie będzie to szczęście, prawda? Tak. O i nam Brygida oszalała. Dobra. Ty miałeś chyba, zdaje się, jumpa? Albo ty miałeś jumpa. Dobra, biały. Tak, za każdy taki... Au. Kurde, to co mówiłem. Tak. Za każdy taki, oczywiście, jak już mówiłem, za każdy takie napicie się z tego, z banka, dostajemy minus jeden poziom szaleństwa. Szaleństwa można umrzeć, tak samo jak z klątwy, więc trzeba mieć czyn na baczności. Dobra, idziemy dalej. Korytarz. Południowy. I kolejna pułapka. Cudowne, co nie? Teraz tak. Nie pamiętam. Zaklęcie się nie podwiodło. To oznacza, że jest tutaj niemożliwe jego rzucenie. A to oznacza, że musimy tutaj przebiec. Holender. Dobra. Raz, dwa, się żyje. Au! Dobra. Stefan, ulecz Kohodrona. Zrobimy to w ten sposób. Że Kohodron rzuci tutaj nam Lloyda. Właśnie, Lloyd's Beacon. Domyślnie mam, jak już mówiłem wcześniej, Vertigo ustawione, nie? To jest chyba nawet lokacja przed kaczmą, z tego co pamiętam. Dobra, ustawmy sobie. Natomiast Kryela, która też posiada Lloyda, właśnie nas do Vertigo zabierze. To jest przydatne, jeżeli mamy, znaczy inaczej, mając dwóch magów, przydatne jest właśnie posiadanie na każdym z nich jednego zaklęcia. Znaczy przydatne jest posiadanie, żeby na... I jeszcze inaczej. Jeżeli mamy dwóch magów w drużynie, to dobrze jest, żeby każdy z nich miał zaklęcie
Lloyda. Dlaczego? Ponieważ zakręcie Lloyda tworzy kotwicę w danym miejscu, do której potem możemy się przenieść teleportacyjnie. Każdy z magów tworzy kotwicę osobno. A to oznacza, że mając dwóch magów, możemy zakotwiczyć dwa różne miejsca. Tym samym możemy teraz udać się do Vertigo i się odklątwić. May we help you? Nie wiem, czy to ma w ogóle sens, ale dobra. Właściwie żeby leczyć szaleństwo, nie wiem. W ogóle kto ma szaleństwo? Nikt nie ma szaleństwa. Dobra. Teraz tak, Stefanie, mój drogi Stefanie. Aha, ty masz. No właśnie. Pułapki mam to do siebie, że niestety, jeżeli nam zabiją, to definitywnie nam też niszczą. Że może nie definitywnie, ale niszczą naszą zbroję. Przede wszystkim zbroję. Nie biżuterię, nie broń, a zbroję. I o ile jeszcze w trójce to działało w ten sposób, że niszczyło zbroję tą. No, zbroję. Zbroję Kirys, tak? No, Kirys, tak? O tyle tutaj jest niszczony cały ekwipunek. Określany przez grę jako zbroja. A to oznacza, że to będzie kosztować. Na szczęście na tym etapie gry koszta nie są duże, ale im bardziej wartościowy przedmiot, tym droższy jest tutaj koszt naprawy. Dlatego też nie chciałem, między innymi dlatego nie chciałem grać na poziomie wojownik. Dlaczego? Dlatego, że grając na poziomie wojownik, potwory, jak już mówiłem wcześniej na samym początku gry, mają więcej punktów zdrowia, ale te same właściwości. A to oznacza, że przyśpijmy się. Jest godzina. Okej, wiecie co? Zrobię jeszcze jedną rzecz, której w sumie powinienem zrobić. O, właśnie. Dobra. Teraz powinno to działać. Dobra. Tak. Jak już mówiłem, naprawa jest przedmiotów dosyć droga, zwłaszcza zbroi, im lepsze mamy jakości przedmioty. Dlatego też między innymi nie chciałem grać na poziomie wojownik, dlatego że potwory mają te same właściwości, tylko mają więcej punktów życia. To oznacza, że to oznacza, że są to walki będziemy będą przedłużać, a to oznacza, że mamy większą szansę na to, że nasze postacie będą miały zniszczone przedmioty, zwłaszcza pod koniec gry. Jak już było powiedziane przeze mnie tutaj, wracamy się. Jak już było powiedziane przeze mnie tutaj, to zapiszmy sobie. Jak już było przeze mnie powiedziane, to na poziomie Warrior potwory zyskają tylko więcej zdrowia i przez to dłużej się z nimi walczy. Ergo większa szansa na to, że będziemy mieli, że będzie się nam ekwipunek częściej, ten droższy ekwipunek, tak, częściej będzie się nam niszczył. Matko Boska, naprawdę komplikuje tak moje czasem wypowiedzi, że ja pierdzielę. Ja mam z tym problem. Aha, kolejna ścieżka zdrowia, co? Dobra.
Okej, okay, jakoś się udało. Tamara sobie uleczy się. Power Cure'em nie uleczy się, a Nature's Cure to już prędzej. Dobra, Stefan, weź... zaaplikuj Power Cure sobie. Nie masz. Dobra. Liczymy na to, żeby tam już nie będzie pułapek. Bo ja oszukuję pułapki, oczywiście, że będą. Aha. Okej, okay, mamy fantomy. Na tych trzeba dziadów uważać, ponieważ oni mogą nas postarzeć. No, pierwsze co chcę zrobić to... Właśnie, oni na co oni są odporni? Chyba na... ogólnie na zaklęcia. No, zobaczymy zresztą teraz. Na Lightning Bolt. I Gula. Proszę bardzo. No to rzuć też Lightning Bolt na tego Gula. Au, 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 au. Brigida jest sparaliżowana. A jak Cure Paralysis mam? Wow, ledwo mi starczy. Dobra, no to zapiszmy i się prześpimy. I rzućmy jeszcze raz pakiet obowiązkowy. W Dniu Ochrony i Dniu Czarostwa jest zawarty jednocześnie zaklęcie Light. Więc... no, nie ma się czym przejmować. Generalnie Dzień Ochrony i Dzień Czarów, tak? No, no czarostwa, Dzień of Sorcery. Day of Sorcery to się nazywa to zaklęcie. Ale generalnie to zaklęcie jest bardzo fajną właśnie opcją, ponieważ ma stały koszt ochrony. On nie wzrasta z naszym poziomem postaci. Wzrasta tylko skutki tego czaru. Moc tego zaklęcia. A właśnie Day of Sorcery, Day of... Boże, Day of Sorcery i Day of Protection to są zaklęcia, które właśnie zawierają w sobie cały pakiet fajnych rzeczy. Nie chcemy na razie wchodzić na tę błyszczącą, na to błyszczące pole, to jest teleport. Dlatego ja pozwolicie, że zrobię tak. Nie jestem pewien, gdzie ten teleport nas teleportuje. No dobra, zobaczmy. Tu będą lisze. Jestem tylko pewien. Aha, not strong enough. No czyli... gorzej, to będzie grobowy terror. Oni przeklinają. Na szczęście w ich trumnach można znaleźć... różnego rodzaju przedmioty. Znaleźliśmy akurat zbroję łuskową. Całkiem przydatna rzecz. Dobra, teraz tak. Znowu. Chyba przeklina tego, kto otwiera jego grobowiec. Takie mam wrażenie, wiecie? Albo to jest losowe. Spróbujmy na nich użyć tego zaklęcia Turn Undead, które kupiłem jakiś czas temu. Dobra. Wzywam świętą światłość! I święta światłość nie poradziła sobie. Spróbujmy teraz z Tamarą może. Zgiń, przypadnij, Maro nieczysta! Dobra, Głachodron, popraw mu błyskawicą i do widzenia. Okej, okay. Mamy paśnicę, zbroję paskową. I to paskową zbroję żelazną, którą ja jestem w stanie w sumie przekazać Stefanowi.
A tą zbroję paskową sobie. Moją postacią. Znaczy, kohodronem zostawię u kohodrona, żebym mógł zaknąć się. Być może nawet będzie tak, że sprzedam tą żelazną, bo kohodron zaknie w coś fajnego, tą spaśnicę. No zobaczymy. Dobra, teraz pytanie za 100 punktów. Gdzie prowadził ten teleport? Bo nie pamiętam. Stawiam, że na początek lochu. No nie! Nie na początek lochu. Dobra, mamy 4 bramki. No to chodźcie na wschód. Zawsze na wschód. Już widzę, że tu będą te lory, tak? No dobra, no to. Turn undead. I turn undead. Dobra. Kolejny teleport. On już chyba nas przenosi do początku, więc na pewno nie chcemy na niego stanąć. O, szlak. Au. Dobra, mamy mega kredyt. Jeden, pierwszy, królewski. W sumie mamy tych kredytów 4. Potrzebujemy 5, ale tak naprawdę tu będzie ich więcej do znalezienia, więc. Au! Bolało. Tu będzie ich więcej do znalezienia, więc. Warto ten grobowiec cały sobie przeszukać. Jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Przeklęty, przeklęty. Jak bardzo jesteś przeklęta, moja droga? Minus 1, minus 5. Z klątwą nie ma żartów, więc robimy to co ostatnio. Lloyd's Beacon. Ustawiamy. Lloyd's Beacon. Starczy ci spokojnie. Wracamy się do Vertigo. Dopóki nie będziemy mieli zaklęcia portalu miejskiego, no to nie będziemy tak łatwo mogli podróżować między miastami, tak? W ogóle zaklęcie portalu miejskiego to jest zaklęcie kapłańskie, więc. Tutaj też warto o tym pamiętać. Ja chyba zrobię tak, wiecie co, że ten, że Lloyda Crieli przyłożę po prostu przy karczmie w River City. I co, odklątwcie mnie i Brygidę. 240 już za odklętwienie, no to jest po prostu zdzierstwo. No co zrobisz? Nic pan nie zrobisz. Tutaj. Where to? River City. Zróbmy tak. Znajdźmy. O, właśnie, zaczmy. Bull Tavern. Ustawmy tutaj Lloyda. Przede wszystkim się prześpimy. Nie mamy żarcia. 18 dni. Ile? 18 dni, dobrze. Dobrze, dobrze. Dobra, to nie będę nawet kupował, bo to 20 dni maksymalnie chyba można na żarcie tutaj mieć. Dobra. Lloyd's Beacon, powrót. Dzień Czarostwa. Dzień Ochrony. Tamara, rzucasz jeszcze mi
ochrony przed żywiołami. Będzie tak ostatecznie, będzie tak, że tam Tamara będzie rzucała dzień ochrony, a Stefan będzie rzucał właśnie ochronę przed żywiołami. Chociaż może z drugiej strony. Patrzę, ale. Nie, raczej nie. No zobaczymy zresztą, jak to wszystko będzie jeszcze z maną, bo tu, z tego co pamiętam, można znaleźć jeszcze zaklęcia. Zaklęcia, buteleczki oczywiście z takimi płynami podnoszącymi nam statystyki. Dobra. Tak swoją drogą jeszcze. Czy już nasze postacie zostały postarzone w jakiś sposób? Jeszcze nie, ale w tym grobowcu istnieje spora szansa, że tak się stanie. Patrz, jest pół, to jeszcze 10 minut możemy pograć i będzie dobrze. Dobra. Otwieraj. Turn undead. No i moja postać poszła, została zarażona. Turn Undead wychodzi na to, że jest obszarowym zaklęciem. Bardzo dobrze. Znowu mam teleport, nie pamiętam gdzie on prowadzi, ale podejrzewam, że chyba wiem gdzie. Dobra, najpierw jednak... tak, znowu mam kolejny mega kredyt i tu chyba będą... O właśnie. Żółty sok. A ja swojego soku nie mam. Swojego picia nie mam. No dobra. Kto potrzebuje celności? Accuracy 24, 28, 22, 14, 10. Głównie to nasi wojownicy potrzebują i podejrzewam, że pójdzie to na moją postać. Dobra, plus 5 do... celności, czyli 29 masz maksymalnie, a jeszcze statusy ci to obniżają. Uwaga! Nie wolno wchodzić na teleport. Teleport jest zły. No dobra. 27, czyli po 5 dla każdego. No tak, 5 dla każdego. Dobra. Wejdźmy jeszcze tutaj. Au! I weźmy ten mega kredyt. Tak długo jak się nie ruszamy na pułapce, pułapka nam nic nie zrobi. Co? Gdzie jestem? A nie, dobrze! Dobra, nieważne, wydawało mi się, że teleportem się przyniosłem. Na szczęście nie. Okej. Można też w sumie tak. Dobra, kto jest szalony? Szalony jest Brygida i moja postać szalona jest. Dobra. Jesteś szalona, mówię ci. Au. Dobra, tu z tego co pamiętam będzie inteligencja i personality. Blue Juice, no to dla Tamary. Dlaczego? Ponieważ chcę, żeby Tamara jak najszybciej ogarnęła sobie bonusy do personality, nie? Dobra, żeby
sobie nie ten. Zredukować ilość obrażeń od pułapek. Ograniczyć właściwie ilość obrażeń od pułapek. Blue Juice. No to dla. Proszę bardzo, dla ciebie. 66. 39 personality. Tylko że, no właśnie. Ponieważ masz 39, a nie 40 ponad, ta ilość punktów czarów się jej nie od. Au. Nie zwiększyła, ale zwiększy się jej w momencie, jak. Nie. Znaczy, jak. Przywrócą się jej do maksimum, nie? Te statystyki. Bo na razie, ze względu na to, że jest szalona. No, szalona, tak. Te statystyki jej się oczywiście zmieniły. Jedny na plus, drugi na minus. Tak, zresztą w 6-7-8, nie? Tylko że w 6-7-8 tam jeszcze nie było tak, że choroby czy tam trucizny wykańczały powoli naszą postać. A tu tak jest, nie? Im większy poziom trucizny i tam szaleństwa, choroby czy czegokolwiek generalnie negatywnego statusu. I będącym śmiercią, z ukamieniowaniem, paraliżem i dezintegracją, to właśnie poza wymienionymi tymi statusami negatywnymi, wszystkie negatywne statusy podkreślam, są stopniowane i im wyższy stopień na minusie, tym większa szansa, że nasza postać umrze. Dobra, idziemy dalej. Dobra, zróbmy może tak, dokończmy tego pająka tutaj, znaczy no, tą krzyżówkę. Highmark. A potem sobie wrócimy do miasta się uleczyć. Mamy chyba podobną sytuację jak na południu. Poka chyba będzie inteligencja. Dobra, zaraz zobaczymy. Au. Dobra, Stefan, lecz naszych. Power Cure. Nature's Cure, dobra. Też może być Nature's Cure. Okej. Teraz ty rzuć Nature's Cure. Chodzi o to, żeby nasi magowie nie umarli, bo jak oni umrą, to będziemy tutaj zamknięci na amen, bo zarówno Kryele, jak i Płachodron mają zaklęcia teleport, Lloyd's Beacon i Time Distortion, które to ten Time Distortion pozwala nam na powrót do punktu startowego lochu. Dobra, Orange Juice Tomb, dobra. Jak u was z manu? Dobra, tym razem łyknie sobie to Kryela. No i potem po nim łyknie Kłachodron, nie? Dobra, jump. Będę porówno im rozdawał póki co te rzeczy, żeby nie czuli się poszkodowani. Au. Dobra, bierzemy kolejnego kredyta. Damy 7 królewskich kredytów. Teoretycznie możemy już z tego miejsca wyjść. I udać się do zamku Burlock, by wykupić sobie kolejny poziom zamku naszego, ale ja poczekam z tym póki co. Zostaniemy tutaj na jeszcze na dłużej. No dobra. Teraz tak.
Wróćmy do River City. I od klątwy się. Generalnie uleczmy się tam, bo to jest... Stama. Wszyscy są szaleni. Niestety szaleństwa nie da się uleczyć normalnymi środkami, metodami. Tylko trzeba liczyć na... liczyć trzeba na świątynię, która sobie za szaleństwo... Leczenie generalnie wszystkiego dosyć srogo liczy. Okej. A jak u ciebie z tymi punktami w końcu w sumie? Masz 71 już punktów, brawo! To chyba jest tak, że poziomy, znaczy bazowy, bonus do bazowej many dostajesz za przekroczenie jakiegoś konkretnego ratingu, tak? W tym przypadku jest to Gigantic. Jaki masz rating? Amazing. Ale z racji tego, że jesteś kapłanem, masz więcej od niej tak i tak tej many. No dobra. Piąta rano, świetnie. Wracamy się w takim razie do robowca. Dzień ochrony. Jeszcze rzuć mi... Jezus. Miałeś rzucić... ochronę przed żywiołami. Dobra. Wszystko, wszystko. Zapiszmy i wróćmy się do... Lloydem, panie, Lloydem. Grobowca 1000 gruz, 1000 przerażeń, 1000 terrorów. Okej, okay, wypróbujmy tą... postać, co pamiętam... zapiszmy, ale wypróbujmy najpierw tą... tego teleporta tutaj. Aha! To jest powrót do centralnego pomieszczenia, dobra. Czyli się nam udało. Mamy całą południową część grobowca za sobą. Została nam północna. Ale północną część grobowca, moi drodzy, w następnym odcinku sobie robimy. A więc ja z Vandelf to... World of Zin do następnego odcinka. Na razie, cześć.